Cześć, witam Was serdecznie. Ze mną jest Wojtek Ullman. Po drugiej stronie linii jest właśnie Wojtek Ullman. Wojtek jest w Warszawie. Kim jest Wojtek? Jest prowadzącym kursy fotograficzne i Wojtek ukończył Uniwersytet Zielonogórski oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Pierwszy stopień to była fotografia, a drugi stopień to były intermedia. Cześć, witam Cię serdecznie, Wojtku. Cześć Szymon i witam wszystkich bardzo serdecznie. Może powinienem powiedzieć nawet dobry wieczór, choć jest dopiero godzina 16. Wojtku, jaką poradę byś dał początkującym fotografom? Co ważnego jest, jeżeli się zaczyna fotografować? Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o świetle i może dobrze się składa, że tak szybko nam dzisiaj słońce zaszło, choć było bardzo słonecznie. Jak widzicie, w tle są już oświetlenia mocne, żarowe, które fajnie kontrastują też z tym nocnym niebem. I chciałem powiedzieć to, co czasami słyszałem też u siebie w szkole, żeby zwracać uwagę na to światło nie tylko kiedy się ma przy sobie aparat, bo tak naprawdę chodzi o sam obraz, żeby obserwować to światło, jak się rozkłada na różnego rodzaju bryłach w przestrzeni, w różnych sytuacjach, czy to takich właśnie teraz wieczorowych, czy porannych, kiedy nawet jemy śniadanie, kiedy to światło sobie wpada gdzieś tam przez okno. Nie trzeba wykonywać koniecznie zdjęcia. Ważne, żeby się przyjrzeć tej sytuacji i zobaczyć, jak się kształtuje ta przestrzeń. A na co trzeba zwrócić uwagę? No, na pewno jak to światło się rozkłada, jakie są światłocienie, także zauważyć sobie, o jakiej porze dnia, czy też o jakiej porze roku światło zostawia długi cień, zobaczyć sobie, jak się zachowuje. W tej sytuacji teraz tutaj widzimy, że te światła też ładnie nam tutaj oświetlają fasadę na przykład. Też mamy do czynienia z światłocieniami. Także to wszystko nam buduje przestrzeń, jakąś trójwymiarowość obrazu. Czyli ta pora jednym słowem jest dobra do fotografowania? No, takich sytuacji właśnie nocnych, można powiedzieć. Trzeba pamiętać, żeby to niebo nie było za czarne, żeby ten moment takiego przejścia dnia w noc zauważyć i uchwycić. Czyli architektura nocą na przykład, fotografia uliczna, jakaś nocna wchodzi tutaj w grę? Tak jest. Nie wiem, jak u Ciebie wygląda sytuacja na niebie, bo jestem we wnętrzu. Natomiast ważne jest właśnie, żeby to niebo nie było zbyt czarne, ponieważ właśnie tracimy dużo światła. A co byś powiedział właśnie o kącie świecenia naszego pięknego słoneczka? Jak ono wpływa na jakość zdjęć, na wyraz ostateczny? No tak, to też się wszystko zmienia. Wiadomo, że w południe jest wysoko to słońce, a o poranku czy wieczorem o zachodzie już trochę niżej, także ten kąt się zmienia. A co za tym idzie, wydłużają się też cienie. W jakichś właśnie załamaniach architektury, czy na przykład na twarzy podczas portretowania jakiejś postaci. Rozumiem, że preferujemy tutaj słońce, które jest nieco niżej, tak żeby na przykład wydobyło właśnie jakieś elementy architektury. Czy dobrze to zrozumiałem? Tak jest. Takie ulubione właśnie pory dla fotografa to raczej poranek lub wieczór, czy taki zachód słońca właśnie, gdzie to światło jest raz, że ciepłe, dwa, że pod takim kątem właśnie odpowiednim pada, że nam tutaj wydobywa te wszystkie takie załamania i kształty. Zróbmy króciutkie podsumowanie. Radzisz tutaj początkującym fotografom, żeby nawet nie chwytali za aparaty, tylko przeprowadzali taką analizę, co świeci, o jakiej porze, jaki daje efekt, czy światło daje kontrast, rzuca cienie, czy jest ciepłe, czy jest zimne. Tak, właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli nie mamy pod ręką nawet komórki, żeby się tym nie przejmować, żeby obserwować, zapamiętywać, obserwować świat po prostu, jak jest oświetlony. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia na kolejnej rozmowie. Dziękuję Szymon i pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Dziękuję bardzo, cześć, trzymaj się.